Szczawnica pomiędzy zdrojowiskami galicyjskimi pierwsze zajmuje miejsce. Pierwszeństwo to zjednała sobie niezrównanie pięknym, górzystym położeniem, doświadczoną skutecznością wód i niezmordowaną gorliwością właścicieli dla jej wzrostu i upiększenia poświęconych. Tak pisał w roku 1858 ojciec balneologii polskiej Józef Dietl. Wody szczawnickie, Szczawy, były znane z dawien dawna. To od nich pochodzi nazwa miejscowości notowana w źródłach historycznych już w XIV wieku. Na Szczawie górale wypiekali placki i gotowali potrawy. Stosowali ją jako lekarstwo na różne dolegliwości. W 1810 roku została dokonana pierwsza analiza chemiczna wykonana przez doktora Rodiusa. Jednakże dopiero z roku 1811 pochodzi pierwszy oficjalny dokument wystosowany przez Urząd Kameralny w Nowym Targu do organów państwowych we Lwowie zawiadamiający o leczniczych źródłach w Szczawnicy oraz o funkcjonowaniu prowizorycznych łazienek kąpielowych, w których wydawano do 10 kąpieli dziennie. W latach 1811 do 1816 źródła znalazły się w posiadaniu górala szczawnickiego Józefa Zachwiei. Urząd Kameralny zawarł z nim umowę, na mocy której butelkował i rozsyłał niewielkie partie leczniczej wody. W następnych latach źródła przejmowali kolejno nowi właściciele, odkrywając nowe ujęcia i rozbudowując urządzenia uzdrowiskowe. W roku 1820 Zachwieja odsprzedał źródła Janowi Kuczerze, a w roku 1828 nabyła je osiadła w Galicji węgierska rodzina Szalajów. Stefan Szalaj, a później jego syn Józef wznieśli wiele budynków, z których najbardziej okazałym był potężny gmach nazwany zamkiem, z pokojami gościnnymi, wozowniami i stajniami. Rozpoczął się wówczas okres progresji Szczawnicy. Szalaj sam projektował i zlecał budowę obiektów zdrojowych, które weszły w skład tzw. Górnego Zakładu Zdrojowego. Józef Szalaj powołał też jako pierwszy stanowisko lekarza zdrojowego, które przez kilkadziesiąt lat pełnił Onufry Trębecki. Dziełem Szalaja było uruchomienie na dużą skalę butelkowania wód i ich rozsyłka. Bezpłatne skrzynki z wodą ze źródła Józefina trafiały do przytułków i szpitali w Wiedniu i we Lwowie. Współpracujący z Szalajem najwięksi hurtownicy wód mineralnych rozprowadzali je do czołowych aptek w Europie. Na butelkach widniały oryginalne etykiety z herbem Szalajów, rokiem napełnienia i nazwą Szczawnicer Mineralwasser. W roku 1857 po raz pierwszy przyjechał do Szczawnicy Józef Dietl, lekarz, balneolog, profesor, prezydent Krakowa, propagator polskich uzdrowisk, gorący patriota, który w tamtym okresie gromadził informacje do swojej pracy zatytułowanej Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi ze względu na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie. Nakreślił wtedy kierunki rozwoju szczawnickiego zdrojowiska odpowiadające normom obowiązującym w kurortach europejskich. W roku 1860 w pobliżu źródeł Aniela, Helena i Szymon na tzw. Miedziusiu powstał Dolny Zakład Zdrojowy. 6 lat później Szalaj powołał w Szczawnicy Komisję Zdrojową, która ściśle współpracowała z utworzoną w Krakowie przez Józefa Dietla Komisją Balneologiczną. Napisał również projekt ustawy zdrojowej, który był pierwszą tego typu inicjatywą w historii ustawodawstwa uzdrowiskowego w krajach monarchii habsburskiej. Szczawnica cieszyła się w tamtym okresie wielką popularnością. Przyjeżdżały tutaj osobistości z arystokracji i świata kultury, pisarze, poeci, malarze. Między innymi Aleksander Fredro, Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Wojciech Kosak, Wincenty Pol, Jan Matejko, Wojciech Gerson, Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Józef Ignacy Kraszewski, Seweryn Goszczyński, Jan Styka i wielu innych. Wody szczawnickie leczyły głównie dolegliwości związane z przewlekłymi nieżytami oskrzeli i żołądka, z niedokrwistością i gruźlicą. Kuracja polegała na kąpielach wodnych i piciu 2 razy dziennie po kilka szklanek leczniczej wody łączonej z żentycą lub kumysem, a czasami i z winem. Po śmierci Józefa Szalaja w roku 1876, zgodnie z zapisem testamentalnym, właścicielką Górnego i Dolnego Zakładu Zdrojowo-Kąpielowego została Akademia Umiejętności. To jej dziełem jest wybudowany w uzdrowisku w roku 1884 okazały gmach nazwany Dworcem Gościnnym, w którym znalazły się m.in. scena i sala widowiskowa, sala balowa oraz sala fortepianowa. Występowały tam same sławy – Helena Modrzejewska, Aleksander Zelwerowicz, Ludwik Solski, Stefan Jaracz, który tu właśnie miał swój debiut w 1904 roku, później Juliusz Osterwa, Kazimierz Opaliński i inni.
Staraniem Akademii powiększono obszar uzdrowiska, dokupując od górali kolejne tereny, na których wytyczano nowe alejki parkowe i poprowadzono chodnik łączący górny i dolny zakład zdrojowy. Dokończono budowę drogi nad Dunajcem, rozpoczętej jeszcze przez Józefa Szalaja, biegnącej w kierunku Czerwonego Klasztoru. Kilka lat wcześniej, w roku 1889, dzierżawca Dolnego Zakładu Zdrojowego, lekarz Józef Kołączkowski, wybudował zakład wodoleczniczy, popularnie zwany hydropatią. Z początkiem XX wieku Akademia Umiejętności wystawiła uzdrowisko na sprzedaż. W 1909 roku nabył je Adam Stadnicki. Uzdrowisko zostało poddane gruntownej modernizacji. W latach 1912-1920 profesor Leon Marchlewski przeprowadził ponowne rozbiory chemiczne wszystkich szczawnickich wód. W 1936 roku hrabia Stadnicki otworzył supernowoczesne inhalatorium z jedynymi wówczas w Polsce komorami pneumatycznymi, które leczyły za pomocą zwiększonego ciśnienia. W roku 1939 Adam Stadnicki wraz z córką Marią i jej mężem Stefanem Świeżawskim wystawił komfortową willę pod Modrzewiami. W 1948 roku władze PRL upaństwowiły uzdrowisko. Po wojnie lecznictwo sanatoryjne w Szczawnicy ukierunkowano głównie na terapię chorób zawodowych górników i hutników. Zaczęto budować tzw. sanatoria branżowe. W 1973 roku został otwarty zakład przyrodoleczniczy, w którym umieszczono całą bazę leczniczą, kąpiele, inhalacje, fizykoterapię i masaże. W roku 2005 rząd polski zwrócił potomkom Adama Stadnickiego uzdrowisko Szczawnica. Rozpoczął się proces przywracania kurortowi dawnej świetności. W 2008 roku odtworzono w historycznej formie wschodnią pierzeję placu Dietla, dom nad Zdrojami, mieszczący pijalnię Szczawnickich Wód Mineralnych i galerię wystaw artystycznych oraz kawiarnię Helenka i dwie wille, Holenderkę i Szwajcarkę. W roku 2009 został oddany pięciogwiazdkowy hotel Modrzewie Park. A w roku 2010 Muzeum Uzdrowiska.